Ewangelia według Jana, rozdział 4. Gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił ziemię judzką i odszedł ponownie do Galilei. Musiał przechodzić przez Samarię. Przyszedł więc do miasta Samarii o nazwie Sychar, blisko pola, które dał Jakub Józefowi, swojemu synowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus więc, będąc strudzony drogą, usiadł przy studni, a było około 6 godziny. Przyszła kobieta z Samarii zaczerpnąć wodę. Jezus powiedział do niej: daj mi pić, bo uczniowie Jego odeszli do miasta, aby nabyć żywności. Kobieta z Samarii powiedziała więc do Niego: jak Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, kobietę, o wodę do picia, mnie, Samarytankę, ponieważ Żydzi nie utrzymują kontaktu z Samarytanami? Jezus odpowiedział jej: gdybyś znała dar Boga i kim jest ten, który mówi do ciebie: daj mi pić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Kobieta powiedziała mu: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego trzody? Jezus odpowiedział jej: każdy, kto pije tę wodę, ponownie będzie pragnął. Kto jednak będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. Jezus powiedział jej: idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Kobieta odpowiedziała: nie mam męża. Jezus powiedział jej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Kobieta powiedziała mu: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć. Jezus powiedział jej: kobieto, wierz mi, że przyjdzie godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest z Żydów. Przychodzi jednak godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i prawdzie, bo i Ojciec szuka takich jako Jego chwalców. Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i prawdzie. Kobieta powiedziała mu: wiem, że przyjdzie Mesjasz, nazywany Chrystusem. Ten, gdy przyjdzie, wszystko nam powie. Jezus powiedział jej: ja, który rozmawiam z tobą, jestem nim. Wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Jednak nikt nie powiedział: o co pytasz? Albo: o czym z nią rozmawiasz? Zostawiła kobieta swój dzban, poszła do miasta i powiedziała ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie: Rabbi, jedz. On powiedział im: ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą: czy ktoś przyniósł mu jeść?
Jezus powiedział im: Moim pokarmem jest, abym czynił wolę tego, który mnie posłał i wykonał jego dzieło. Czy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Mówię wam, podnieście swoje oczy i przypatrzcie się polom, że już są gotowe do żniwa. Żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon do życia wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się razem z tym, który żnie. Prawdziwe jest przysłowie, że kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem żniwować to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich trud. Z tego miasta wielu Samarytan uwierzyło w niego dzięki słowom kobiety, która świadczyła: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do niego, Samarytanie prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam 2 dni. Wielu więcej z nich uwierzyło dzięki jego słowu. Tej kobiecie mówili: Już nie dzięki Twojemu opowiadaniu wierzymy, bo sami słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata. Po 2 dniach wyszedł stamtąd i poszedł do Galilei. Sam Jezus wydał świadectwo, że prorok w swojej ojczyźnie nie ma poważania. Gdy przyszedł do Galilei, przyjęli go Galilejczycy, którzy widzieli wszystko, co czynił w czasie święta w Jerozolimie. Oni także przybyli na święto. Wtedy ponownie przyszedł Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino. Był w Kapernaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował. Ten, gdy usłyszał, że Jezus przyszedł z ziemi judzkiej do Galilei, poszedł do niego i prosił go, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, bo bliski był śmierci. Jezus powiedział do niego: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Dworzanin królewski powiedział mu: Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Jezus powiedział mu: Idź, syn twój żyje. Uwierzył ten człowiek słowu, któremu powiedział Jezus i poszedł. Gdy już wracał, spotkali go jego słudzy, mówiąc: Dziecko twoje żyje. Wtedy zapytał ich o godzinę, w której mu się polepszyło i powiedzieli do niego: Wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że była to godzina, w której mu Jezus powiedział: Syn twój żyje. Uwierzył sam i cały jego dom. Ten drugi znak uczynił Jezus, przyszedłszy z ziemi judzkiej do Galilei.